Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiamy widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria. Zapraszamy na naszą audycję. Zapowiadany temat wcześniej już. Zasady moralne w dziedzinie przekazywania ludzkiego życia. Wydaje się, że sprawa bardzo jasna, ale jak się za chwilę tutaj okaże, dowiemy, że tutaj jest bardzo wiele spraw, należy sobie wytłumaczyć, przekazać. I dlatego też ten wieczór, Wigilię przed Świętem Bożego Miłosierdzia traktujemy też w ten sposób, żeby właśnie spotkać się i zastanowić nad człowiekiem, nad jego relacjami właśnie do drugiego człowieka, nad rodziną, nad przekazywaniem życia i po prostu nad relacją, mówiąc ogólnie, stworzenia do Stwórcy. Oto nasi zacni goście, też zapowiadani, ksiądz profesor, doktor habilitowany Andrzej Pryba, prodziekan do spraw nauki i współpracy Międzynarodowej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witamy, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam pięknie. Ksiądz profesor jest także MSF, czyli misjonarzem Świętej Rodziny. Rodziny, tak. Jest pani Joanna Blumczyńska, członek duszpasterstwa rodzin archidiecezji poznańskiej. Witamy, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Też możemy powiedzieć nie na marginesie, bo to jest bardzo ważna rzecz. Pani jest farmaceutą i także mamą szczęśliwą czworga dzieci, tak? Ile szczęśliwą lecie? Żoną Andrzeja również. I żoną Andrzeja. Ale tu mąż jest lekarzem. Tak. Tak. I dziewczynki są, córki, synowie? Akurat dwóch na dwóch. A, dwie, no proszę bardzo. I jest pan dr Wojciech Góra, członek duszpasterstwa rodzin archidiecezji poznańskiej. Witamy serdecznie, szczęść Boże. Cześć Boże. Tak więc, drodzy państwo, mamy tak, i księdza profesora, specjalistę i osoby świeckie zaangażowane w życie duszpaster, w życie kościoła i także na co dzień rodzice szczęśliwi. Księże profesorze, od czego wychodzimy? Zasady moralne. Mówimy tak, zasady moralne w sporcie, zasady moralne w biznesie, zasady moralne w polityce, zasady, a właśnie istnieją także zasady moralne w dziedzinie przekazywania życia. Czy to jest takie wielkie odkrycie? Myślę, że nie jest to wielkie odkrycie. Dlaczego tym tematem zajmujemy się dzisiaj i chcemy o nim, chcemy go podjąć? Właśnie mija w tym roku 50 lat od ukazania się encykliki błogosławionego papieża Pawła VI, Humane Vitae, która to encyklika podjęła... Kamień milowy, mówi tak, się. Tak, która podjęła właśnie te zagadnienia, niezwykle ważne. Kiedy sięgamy do tej encykliki i te pytania, które na początku stawiał papież, które były pewnymi, powiedzmy, pewnymi problemami, które wówczas się 50 lat temu pojawiały i właśnie dotyczyły, jak to właściwie do tego tematu podejść, czy w sposób naturalny, czy też szukać innych rozwiązań, czy może to należałoby z innej strony przyjrzeć się temu zagadnieniu. Myślę sobie tak, minęło 50 lat i właściwie pytania są ciągle te same, a okazuje się, że ta encyklika była nie czymś znakomitym, można powiedzieć proroczym, zapowiadała, przewidziała pewne kwestie, które miały nastąpić. Myślę, że w całej rozciągłości papież jeszcze tego nie mógł widzieć, nie przewidział, ale w konsekwencji, kiedy widzimy, jak ludzie odeszli, kiedy zaczęli praktykować antykoncepcję, kiedy właśnie w taki sposób zaczęli zachowywać się w kwestiach dotyczących relacji małżeńskich, intymnych, okazało się, że to przynosi bardzo konkretne konsekwencje. Zgodnie oczywiście z zasadą, że wszystko mi wolno, ale jak święty Paweł nas uczy, nie wszystko przynosi korzyść. I tak rzeczywiście jest i w tej kwestii. I to bardzo mocno i konkretnie widać. Kwestia jest jeszcze inna. Widać, jeśli tychże zasad moralnych, wynikających z prawa naturalnego, z prawa Bożego, człowiek nie zachowuje, to rzeczywiście zamiast być jednością, małżonka, zamiast być jednością, zamiast budować dobrą relację, głęboką więź, okazuje się, że oni odchodzą od siebie. Oni od siebie odchodzą. Jeszcze jedną rzecz powiedzmy, bo tu zaraz osoby świeckie też się wypowiedzą, bo znają na pewno bardzo dobrze tutaj nauczanie i Pawła VI, i Jana Pawła II, że bardzo mocno tutaj, ja pamiętam ze wykładów, czuć rękę arcybiskupa czy kardynała już? Arcybiskupa tak, Karola jest. Wojtyły, prawda? Wiem, że ojciec święty Paweł VI poprosił go, naszego przyszłego papieża, o jakieś tutaj spojrzenie, jakieś nawet badania, prawda, przeprowadzone, czy ankiety. Tak jest, tak coś jest. Takiego było. Tak jest. Właśnie ta grupa z Polski wniosła bardzo wiele przy przygotowaniu. Pani Wandy Pułtawskiej i tak dalej. Właśnie tak, tak właśnie tak. I męża, przyjaciela. Świętej pamięci księdza profesora Jerzego Bajdy. Tam było wiele osób, ojca Karola Meissnera.
I to całe, można powiedzieć, to środowisko wniosło naprawdę bardzo wiele. Pani Joanna miała możliwość też i kontaktu z ojcem Karolem, który i odczytała też zresztą tak to, powiedzmy, Meissnerem, tak, świętej pamięci benedyktynę, który jakby może tak i na serce też położył pewne, może i zadanie, tak to czytamy. I myślę, że warto było, żeby pani podzieliła się właśnie tym teraz tu z nami. Jak to było? Chcę powiedzieć, że Memoriał Krakowski, właśnie o tym dokumencie tak naprawdę mówimy, jest takim głosem, który poruszył nas świeckich tak naprawdę. Ojciec Karol Meissner dobrze wiedział, że ten dokument, który został przedłożony Pawłowi VI, a więc był stworzony w Krakowie, nie miał być w ogóle opublikowany. Natomiast przy końcu życia ojciec Karol dokładnie widział, jakie zamieszanie obecnie mamy w współczesnym świecie i ten dokument ma nam na nowo jakby pomóc zrozumieć Humanae Vitae, dodać tło dla zrozumienia całego dokumentu. I to jest tak jakby testament ojca Karola. Czytajcie Memoriał Krakowski na nowo. Ale księży profesorze, bardzo ważny dokument, aż tak ważny, że postanawiacie zrobić konferencję. Tak jest. Myślę, że wspaniałą. Chcemy zorganizować taką konferencję, która będzie poświęcona właśnie temu zagadnieniu. Miłość, małżeństwo, rodzicielstwo, Humanae Vitae, zniosła teoria czy realna pomoc. Co będziecie chcieli naszkicować? Bo to jest bardzo ważne, tak się zapytam jeszcze tutaj pana doktora. Czyli pokazać zagrożenie, czy pokazać to, czym powinno być małżeństwo? Czy pokazać ten, na przykład na protechnologię? Zależy nam na tym, żeby pokazać piękno miłości małżeńskiej. To jest pierwsza. To jest pierwsza kwestia. Skupić się na pozytywach. Absolutnie tak. Pokazać właśnie piękno miłości małżeńskiej, piękno właśnie tej szczególnej relacji i dalej właściwie odczytanej właśnie z Bożego Objawienia, podejmowanej relacji jako swoistego rodzaju obdarowania nawzajem, prawda? Mężczyzny i kobiety, męża i żony, którzy są na siebie wzajemnie darem. Dalej, gdzie ten znak zjednoczenia, prawda, jest niezwykle istotnym i ważnym, gdzie nie odrywa się tych dwóch ważnych zagadnień i wymiarów, jakim jest właśnie więziotwórcze spotkanie ich dwojga, jak również i aspekt prokreacyjny, który nie jest wykluczany z tej relacji. Chcemy to pokazać i chcemy pokazać, jakże pięknym jest Boży zamysł wobec małżeństwa i rodziny. Jakże wspaniale Pan Bóg to zamyślił, małżeństwo. Błogosławiony Paweł VI przypominał, że to nie jest kwestia ślepych sił natury, ale to jest kwestia Bożego pomysłu. I dalej, konsekwencji, kiedy ludzie przyjmują tę Bożą miłość, bo pojawili się z miłości Bożej, i kiedy przyjmują tę miłość i kiedy wzajemnie się tą miłością obdarowują, ale miłością obdarowania, miłością, która rzeczywiście jest i ludzką, czyli mówimy o tym, że jest zmysłowa, ale nie tylko zmysłowa, że jest również i duchowa, że ma również i ten wymiar, prawda? I jeśli właśnie w taki sposób podchodzą do siebie, jeśli to właśnie w taki sposób odczytują ten Boży zamysł, to są oni i widzą to bardzo wyraźnie, potrafią to odczytać, że są współpracownikami, właśnie, prawda, samego Boga. My to znamy z teorii, księże profesorze, bo z rzeczy wiadomej, ale na przykład tutaj pani Joanna, pan Wojciech Góra, powiedzcie mi, jeśli może się podzielić takim doświadczeniem, na przykład dowiaduje się pani po raz pierwszy, że będzie matką. Jakie jest takie poczucie, że czuje się ten pierwiastek, że tu Pan Bóg działa? Jak najbardziej. To jest, to jest takie coś, poczucie, że... Poczucie tajemnicy w sobie. Boże, dzięki, tak? Dokładnie takie... tak. To jest... myślę, że najbardziej to odczuwają też osoby, które ten dziedziuś pojawia się w łonie matki, ale na przykład z różnych sytuacji ten dziedziuś potem na przykład poronienie dostępuje. Czuć nagle, że ten duch Boży, który jest w kobiecie, on ucieka. Uchodzi, tak? Uchodzi. Jest to doświadczenie. Także w ogóle pojawienie się dziecka w łonie matki to jest odczuwalne, że tam jest ktoś. Nawet jeżeli po biologicznemu to jest kilka komórek. Ale co? Jaki jest warunek? Trzeba być jakoś przygotowanym, prawda? Mieć świadomość, mieć relację z Panem Bogiem, życie modlitwy takie minimalne, bym powiedział, albo takie normalne, umiarkowane. No ale w ogóle, nie? I być takim człowiekiem, który wie, co to jest, jak to nazwać, jakim językiem, prawda? Ale potem już przychodzi, Pan Bóg już sobie działa sam, tak? Że to mamy poczucie, no bo też mąż jest tutaj, też jest razem w tym. Pan Bóg daje życie, a
tutaj ludzie sobie je przekazują. To też jest takie poczucie jedności. Ja też myślę, że sama płodność jako potencjał też już jest wielkim szczęściem i darem, a każde poczynające się dziecko jest po prostu wielkim cudem. Tu warto też zauważyć też takie osobisty odbiór właśnie tej przestrzeni płodności, że to jest też zaproszenie Pana Boga tak naprawdę do swojej mocy stwórczej. To jest ogromna tajemnica. Ten cud zobaczy po 9 miesiącach. Na przykład tu jest, a ciekawe jest to doświadczenie właśnie tej wspólnoty, że kobieta, mama, żona czuje to poczęcie, prawda? No, a Pan może tylko zna z opisu, ale też czuje się w tej wspólnocie, prawda? Jako spół... Ale to dziecko jest obecne od samego poczęcia, także ta świadomość tego, że to dziecko jest, jest żywe, to trzeba to jest mówić o nim, prawda? Oczywiście. O jego istnieniu, o jego tych oznakach. Rzeczywiście, to jest duchowo, jak więź duchowa między małżonkami. To objawia się również w tej sytuacji. To dziecko też już jest w jednej więzi. Przy podejściu odpowiedzialnym, prawda, do rodzicielstwa. I to mówimy, jak to pięknie określił świętej pamięci pan profesor Fijałkowski, mówił o dwurodzicielstwie. I to rzeczywiście tak to jest. Tutaj wyczuwamy też w tych wypowiedziach właśnie, że tak to jest, że jeśli świadomie podchodzi się do tej relacji, prawda, małżeńskiej, dalej do kwestii życia, prawda, poczęcia nowego życia, to jest jasne, że jest to gdzieś to wyczucie, że przecież z takiego pożycia małżonkowie odpowiedzialni, oni wiedzą o tym, że przecież może dojść do poczęcia. I są oni, jeśli kochają się, jeśli oni są otwarci na siebie, no to jest jasne, że też są otwarci na przyjęcie nowego życia. I to nowe życie, prawda, kiedy się ono pojawia, ono jest wielką radością. Jeśli mamy do czynienia faktycznie z miłością, prawda, i dwojga, to właśnie wiedzą, że może dojść do poczęcia. Są tego świadomi, prawda? Są, co więcej, chcą siebie wzajemnie obdarowywać i radują się z tego faktu, czyli jeśli jest to w sposób właściwy przeżywane, prawda? Egoizm plus egoizm daje poczucie zagrożenia takiego, że to dziecko jest takim, jak powiedzieć, agresorem, prawda? To życie nowe. Natomiast miłość i miłość powoduje, że to jest dar. Kiedy patrzymy z punktu widzenia, powiedzmy, idei ponowoczesności, to jak profesor Bauman zauważył, że może to też tak być, że dziecko, rodzina jest agresorem w stosunku do mojej wolności, prawda? To w stosunku do mojej wolności. I wtedy lepiej, żeby go nie było. Ale kiedy... Tak rodzice profesora Baumana nie myślą. Natomiast kiedy, proszę zwrócić uwagę, kiedy jest otwartość na siebie i też kiedy jest ta świadomość, że uczestniczą też i w Bożym planie, że uczestniczą w tym dziele stwórczym, są niejako tymi, którzy przyczyniają się, prawda, do tej współpracy z Panem Bogiem, to dziękują też Panu Bogu za ten wielki dar, prawda? Dziękują za ten wielki dar, jakim zostali obdarowani. No przecież płciowość, płodność i dalej wzajemne obdarowanie i przyjmowanie, radość z faktu poczęcia, prawda, narodzenia dziecka. Ale gdzie mamy problem współczesności, drodzy, powiedzcie mi, ksiądz profesor i państwo też. Dlaczego współczesny człowiek ma problem z życiem, ma problem z przekazywaniem, z zastosowaniem zasad moralnych, przekazywaniem życia ludzkiego? Bo co? Jest wygodny, jest egoistyczny, jest zamknięty. Mnie się wydaje, że trzeba było zacząć od wartości tak naprawdę. Gdzie leżą wartości i co uznajemy za wartość. Mówimy dzisiaj o życiu ludzkim. Czy traktujemy życie ludzkie jako wartość samą w sobie, jako dar? Tu padło słowo klucz, dar. Dar i od Pana Boga i mąż obdarowuje swoją żonę macierzyństwem, żona obdarowuje swojego męża ojcostwem, rodzice uczestniczą w obdarowywaniu swoich dzieci życiem z mocą Stwórcy. I to jest podstawowa kwestia, pytanie właśnie o wartości. Czy życie ludzkie ma wartość niezależną, czy zależy od czegoś, od jakości życia? Także to jest kwestia wartości. Na wartościach buduje się pewne postawy, a dopiero z tego wszystkiego i z prawa Bożego i z wartości możemy mówić o pewnych zasadach, które z jednej strony właśnie te wartości mają ochraniać, z drugiej strony też strzec tego prawa, które jest nam dane. A skąd są te wartości są w człowieku? Ja jeszcze chciałbym ad vocem dopowiedzieć. Przychodzi mi na myśl tekst autorstwa Karola Wojtyły, Miłość, odpowiedzialność, jego bardzo interesująca książka. Bardzo intensywny tekst. Tak, ale trudny. Ale niezwykle prawdziwy. Mimo upływu lat on nic nie stracił na swojej wartości.
jest ciągle aktualny. Mówią, że ktoś go przetrawi, to już jest gratulacje, prawda? Że w sensie, że go ale myślę, nie myślę, przy takim spokojnym studiu, można, tam wiele naprawdę, wiele właśnie prawdziwych uwag, niezwykle trafnych, tam podaje Karol Wojtyła. On zwrócił uwagę na to, że ta postawa tego, że człowiek nie chce, prawda, przyjmować, może gdzieś ma pewien opór, prawda, przyjmowaniu potomstwa i dlatego, że wiąże się to z pewną postawą, którą określił w sposób następujący. Maksimum przyjemności przy minimum przykrości, prawda? I teraz tak, jeśli przyjemność jest postawiona jako wartość, prawda? I ona jest na piedestale postawiona i ona jest sama sobą wartością, prawda? Czy możemy mówić o wolności, prawda? Tej wolności, że ona też jest taką super wartością, samą sobie, tak, wszystko, prawda? I wtedy człowiek dąży do tego, żeby jemu było przyjemnie i dobrze, prawda? Jeśli mówimy o miłości, to oczywiście niektórzy, mówiąc o miłości, mają na myśli kwestię zakochania, przyjemności, która się z tym wiąże. Ale kiedy mówimy o miłości i to prawdziwej miłości, to mówimy to właśnie o decyzji, o odpowiedzialności i wiemy, że prawdziwa miłość, ona będzie kosztować. To jest jasne. To jest miłość i odpowiedzialność, a nie miłość albo odpowiedzialność, prawda? Nie, jedno z drugim jest ściśle powiązane. Widzimy, że też sporo ludzi dzisiaj jest po prostu też niedojrzałych i trudno też im odpowiedzialnie wziąć pewne konkretne zadania i obowiązki wiążące się z życiem w małżeństwie. Kiedy rozmawiamy z sędziami sądów kościelnych, prawda, to wielu z nich mówi, że rzeczywiście jest wiele takich sytuacji, gdzie ci, którzy mówią, że już chcą zawrzeć, a widzimy jeszcze związek małżeński, prawda, i sakramentalny związek małżeński, a widzimy, że przecież jest wielu takich, którzy żyją i na sposób małżeński, nie będąc małżeństwem, prawda? Ale mówi się, poczekajcie, zastanówcie się, no to jest ten argument, mamy żyć w grzechu, prawda? Czyli to jest to dążenie do jednak, żeby być razem, bo ta miłość nas przynagla, ale czy to jest miłość, prawda, przez M duże? To na pewno, możemy mówić o pewnym zakochaniu na pewno i ta pierwsza faza jest na pewno takim etapem zakochania i że ten ktoś wydaje się, prawda, pewnym dobrem, prawda? Że i dlatego ktoś chce z tym dobrem przebywać. Jednakowoż często to dobro jest postrzegane bardzo często zewnętrznie, prawda? Nie widzi się człowieka integralnie. Na to też i Humane Vitae ten dokument zwraca uwagę. Człowiek winien być postrzegany integralnie, całościowo. Jeśli nie będzie widziany całościowo, prawda, że mamy tu do czynienia nie tylko z rzeczywistością tą zewnętrzną, cielesną, zmysłową, ale również i duchową. I to, jeśli tego się nie bierze pod uwagę, no to właśnie trudno mówić o prawdziwej miłości, prawda? My zakładamy, jesteśmy tutaj stworzeni jako osoby zakonne do rodzenia duchowego. Natomiast tutaj jest i duchowe, i to fizyczne. Ale jak to jest? Bo przecież na pewno nie jest tak, że chyba, że jakieś, że narzeczeni czytają Humane Vitae, prawda, miesiąc przed zawarciem sakramentu małżeństwa, natomiast, bo nie wierzę w to, że czytają sobie, nie wiem, na wieczorami, prawda, na spotkaniach, zapoznają się poprzez kurs przedmałżeński i tak dalej, ale jest jakiś taki, ten, mówię brzydkie słowo, pakiet tych wartości i pewnego, ten przekaz taki o tradycji, który wam mówi, jak się zachowywać, prawda? Bo przecież to też jest pytanie, jak żyć jako mąż i żona w pierwszych dniach, to przecież jest taka naturalna, no to ta edukacja katolicka, wychowanie chrześcijańskie, chyba to jest wystarczające na początku. Chciałam tu nawiązać do uwagi ojca dotyczącej współczesnych problemów, żeby w ogóle te Humane Vitae, ta treść Humane Vitae dotarła do ludzi, bo to będzie się wiązało, co za chwilę powiem. Moim zdaniem wielkim problemem współczesnego świata tak naprawdę jest utrata wiary. Wiara się traci. A jeżeli nie ma wiary, to jak mam Boga poznać? Poznać miłość i zrozumieć tą miłość, czym w ogóle jest darem. Ale tracą wiarę, czy ją osłabienie wiary, niepoznanie Boga, tak? Niepoznanie Boga, który jest miłością. I teraz to, co ojciec mówi, co nam jest potrzebne nam, świeckim ludziom? Nam potrzebne jest świadectwo, żeby poznać prawdziwą miłość, poznać Boga, a potem powolutku wdrażamy się, poznajemy Humane Vitae i jest takie, ach, jejku,
Krzyż Kościół o tym już napisał. To jest właśnie najpiękniejsze w tym wszystkim. Także ja mogę apelować tylko dzisiaj, że potrzebujemy pięknych świadectw, pięknych świętych rodzin, jak i również świętych kapłanów, którzy będą formować nasze sumienia, którzy będziemy oczywiście dostrzegać, gdzie jest dobro, gdzie jest zło i po pierwsze dostrzegali grzech w życiu, żeby go potem naprawiać. To jest bardzo istotne, uważam. To jest też problem najmłodszego pokolenia dzieci i młodzieży, bo często doświadczamy kontaktu właśnie z dziećmi i z młodzieżą, na których miłość jest miłością niedoświadczoną, prawda? Bo nie było dane im wzrastać w rodzinnej atmosferze, nie wiedzą, bo nie widzieli miłości mamy i taty, czy czasem w ogóle kobiety i mężczyzny, tej prawdziwej, głębokiej miłości wzajemnej. Także to świadectwo jest tutaj też kluczem i na konferencji, która też była wcześniej wspominana, też są przewidziane świadectwa małżonków, także też chcieliśmy o tym. To możemy takie wademekum jeszcze przekazać w skrócie, na przykład młodym ludziom, młodym małżeństwom, księży profesorze, na przykład co oznacza, jakie są główne zasady moralne, na przykład otwartość na życie, co to oznacza? Że nie planujemy, że będziemy mieć jedno, dwoje dzieci, ale jak Pan Bóg da, tak? Dobrze dokładnie tak, to jest tak, otwartość na życie, ale prawda? Ale nie dajemy do wykonania jakiegoś zadania, że musimy mieć sześcioro, i staniemy na głowie, żeby je mieć. Nie, to po prostu jest co? Nigdzie nie jest napisane, że im więcej, tym lepiej, tak. Bo jakby zrobić sądy gdzieś na ulicy, to czasem jest takie mniemanie. No jaka to jest katolicka rodzina, taka naprawdę katolicka. Czyli no, zasadą? Tym więcej. Nie ma takiej zasady. W Humanae Vitae jest miejsce, w którym dokładnie o tym papież Paweł VI pisze. Czyli taki był plan. W przypadku pani jest czwóreczka, Bogu niech będą dzięki. W przypadku pana Wojciecha, no jeszcze nie jest nic zakończone. Ale, nie jest ostatnie słowo. Ale oczywiście. Może być na przykład, że dwójka, prawda? I to tak. Też będzie spełnienie się. Są dwa podstawowe kryteria, które są wskazane w Humanae Vitae. To jest roztropny namysł i wielkoduszność. To są te dwa kryteria, którym małżonkowie jako podstawowymi mogą się kierować. Powinni się tym kierować. Czyli nie szkicujmy te zasady. Otwartość na życie. Druga rzecz? Myśmy mogli powiedzieć tak. Wzajemny szacunek? Mówimy o miłości, oczywiście, i wzajemny szacunek, prawda, do siebie. Czyli wzajemny szacunek, otwartość na życie też można. Tak jest. I gdy traktują się właśnie na zasadach wzajemnego obdarowania, prawda? Jeśli w taki sposób się traktuje, to właśnie ktoś chce być rzeczywiście darem dla tej drugiej osoby. Myśli właśnie w tych kategoriach, chce być darem, chce panować nad sobą tym samym, prawda? Chce dać siebie jako tego, który wzrasta, prawda? A to nie jest za mało, wzajemny szacunek? Może bardziej. Mówimy o miłości, a to jest powiedzmy zależne. Wchodzi, ja przypuszczam, no, z szacunku, prawda? Starszego, albo ustępuje miejsca. A tu jest coś więcej. Zdecydowanie mówimy o miłości. Mówimy o tej miłości małżeńskiej. Miłości, tak, o tej miłości małżeńskiej. I teraz, jeśli rzeczywiście tak jest, że jedno, prawda, ofiarowuje się drugiemu i pracuje nad sobą. To nie jest tak, że pracuje nad sobą. Bo zwróćmy uwagę. Często tak bywa, że ktoś mówi tak, że właściwie I to wielu młodych na to tak zwraca uwagę, powiada, ja to właściwie jestem gotowy do małżeństwa, prawda? I teraz szukam tej drugiej połowy i przyglądam się, aha, czy ta będzie mi odpowiadała, prawda? I teraz tak, czy to spojrzenie jest spojrzeniem pełnym miłości? No często ono jest spojrzeniem dosyć mocno o zaborwieniu egoistycznym. Ja się czuł dobrze. Komfort, kiedy patrzymy na przykład błogosławionych małżonków, prawda, wniesionych na ołtarze przez Kościół, prawda, tam możemy spotkać chociażby Ojca Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, prawda, Pana Martę, który stawiał sobie takie pytanie, czy ja będę dobrym mężem dla niej, prawda? To jest zupełnie inna optyka, zupełnie inna optyka. I jeśli właśnie tym tokiem myślenia idą dalej, prawda, że chcą być dla siebie i są rzeczywiście darem, i jedna i druga strona rzeczywiście są darem. Dalej, bardzo istotnym i ważnym jest, że są oni otwarci też właśnie na tę rzeczywistość Bożą, duchową. Pan Bóg ma w ich życiu wiele do powiedzenia. I to jest zupełnie też inaczej też postrzegają siebie. Dalej odczytują pewne bardzo konkretne znaki, jakie Pan Bóg w ich życiu po prostu daje. Prawda? I też kwestia, będę kończył. Ja zbieram te wademekum, zbieram te cechy. Ta kwestia będzie związana z tym, że będąc tak otwarci na siebie, oni radują się, kiedy będą mogli przekazać życie. Oczywiście kwestia rozumności, stawiają pytanie, czy to jest ten czas i tak dalej, czy mogą, czy, prawda, podejmują pewną konkretną decyzję, ale jednocześnie są zawsze, prawda, zawsze otwarci na przyjęcie życia. I mówią właśnie w tych kategoriach, dziękuję Panu Bogu za ten dar nowego życia
ludzkiego, prawda? Oczywiście, czy napisałem w tej otwartości na życie jest ta decyzja, ten namysł, wzajemne porozumienie, żeby nie było tego ego, prawda? No ale w tej piosence przedwojennej, gdybym miał taką żonę, Bodo śpiewa bodajże, śpiewał, to tam jest, gdybym miał taką żonę, to będę ją, ja, ale ja. Będę ją tam nosił na rękach, będę, ale ja. A nie ma tej drugiej strony, nie? Żebyśmy się jakoś, a może ktoś nie chce, żeby ją nosić, go nosić na rękach, tylko woli, żeby na przykład wspólnie razem, nie wiem, umyć naczynia, nie? Albo iść na spacer, a to na marginesie. Czyli tak, miłość wzajemna, drodzy Państwo, praca nad sobą, otwartość na życie. Jaka jeszcze zasada tutaj jest moralna ważna? Jeśli można, jedną z podstawowych zasad, które też dokument wymienia, to jest przede wszystkim nierozerwalność w akcie małżeńskim znaku jedności, rozumiany jako owoc miłości i rodzicielstwa. Czyli na wieki, na zawsze razem. Ale tu kluczem jest to, że to jest nierozerwalność jedności i rodzicielstwa, tych dwóch znaków. Aha. Jedności i rodzicielstwa. Jest to podstawowa zasada, moim zdaniem, też, na której opiera się cały dokument. Tu możemy jeszcze też powiedzieć o czystości, prawda? Czystość. Czystość małżeńska, swoista. Swoista, oczywiście. Małżeńska, ale w wymiarze całego życia, bo to, co dzieje się poza małżeństwem, czy w czasie przygotowania do małżeństwa, to też ma ogromne znaczenie. Nie tylko to, że zdrada żony, ale też może być wszystkie rzeczy. Czystość jest dużo szerszym obszarem. Tak, mówimy też o tej, możemy też przywołać tutaj, prawda, to pojęcie, które zostało zapisane w Humane Vitae przez papieża Pawła VI, miłość pełna, prawda? Miłość pełna na zasadzie przyjaźni. Na zasadzie takiej, gdzie no, dzieli się wszystko ze sobą, można powiedzieć, dzielą wszystko ze sobą, prawda? To są te zasady, a jeszcze można powiedzieć takie negatywne rzeczy, zagrożenia, jakie Państwo widzi, jakie widzimy, najbardziej dla tych, żeby przekreślić, odrzucić zasady moralne. To już było powiedziane, egoizm. Egoizm, tak? Przyjemność jako wartość, prawda? Czyli ta najwyższa, tak jest, że chcą ludzie doświadczyć przyjemności bez odpowiedzialności, prawda? Bez odpowiedzialności za swoje czyny, za swoje działanie, prawda? I tu między innymi kwestia, która pojawiła się i jest też przedmiotem zainteresowania właśnie tego dokumentu. Mowa jest o antykoncepcji, prawda, którą się stosuje po to, żeby tylko, prawda, można było doświadczyć przyjemności. No często właśnie po prostu w oderwaniu od... A właśnie takie pytanie. Nie chodziło o doświadczenie, bo antykoncepcja, oprócz tego, że ono powoduje, że człowiek chemicznie jest zamknięty, prawda, na życie, mówi, że żeby go nie chce, to tak samo jakoś wpływa na psychikę, prawda, na taką, no, że ja się trochę tworzę takim, jakby powiedzieć, bawię się w Pana Boga, prawda, takie, bawię się, złe słowo, ale czy ono nie deformuje ducha? Na pewno tak. Jeżeli patrzymy na człowieka jako na całość, to obejmuje na pewno takie działanie wszystkie obszary człowieczeństwa. Natomiast myślę, że warto zaznaczyć tutaj, że czy metody antykoncepcyjne, czy metody tak zwane naturalne, to są pewne środki. I to jest ostatni stopień drabinki tak naprawdę. Mówię, dużo wcześniej są wartości, jest obiektywna prawda o nas, o życiu ludzkim, o miłości między kobietą a mężczyzną, o małżeństwie. Dalej się właśnie rodzą pewne postawy, to możemy właśnie mówić o zasadach, które wcześniej wymieniliśmy, a dopiero później jak człowiek nosi jakąś zasadę, to jest w głowie i w sercu, nosi jakieś postawy konkretne wobec osoby, z którą podejmuje się współżycie. Wobec dziecka, które może się począć. Jeszcze nawet nie tego dziecka, które się poczęło, tylko tego dziecka, które dopiero może się począć. To na tej podstawie szuka pewnych środków wyrazu tych postaw, które właśnie nosi w sercu. I tutaj dopiero pojawia się problem pewnych wyborów i decyzji. Ale świat podszeptuje, księże profesorze, teraz przez nawet usta takie czasami wydaje się szlachetne, że tak, no uwolnimy antykoncepcję, to pozbędziemy się dzieci niechcianych, handel dzieci, aborcji takich, prawda, ukrytych. Nic bardziej błędnego. No, ale taki refren. Oczywiście, to jest pewna... To nie mówi się o farmaceutycznym. Nie tylko. Jest oczywiście pewna narracja, prawda? Ale myślę tak, kiedy patrzymy na nauczanie Jana Pawła II świętego, to zauważamy, że w Evangelium Vitae tak bardzo mocno i konkretnie tutaj dostrzegł tę prawdę. Był niezwykle wrażliwy na kwestie życia ludzkiego. Jan Paweł II, papież rodziny. I teraz na co zwraca uwagę? Mówi, że antykoncepcja i aborcja są niejako owocami tej samej rośliny. Oczywiście nie jest to samo, prawda? Inna ocena moralna będzie, ale że jedno z drugim jest tak bardzo mocno związane. To jest ułuda,
uda, prawda? W wielu miejscach, gdzie antykoncepcja jest rozpowszechniona, mówi się o tym, że prawda, już młodzież ma jak najwcześniej rozpoczynać, prawda, współżycie seksualne, tak, mówi się o tym świadomym i tak dalej, prawda, już prawda, żeby antykoncepcyjnie to ustawić, to okazuje się, że tam mówią o tym, że propagatorzy powiadają o tym, że no tak, no to będzie pomagało w tym, żeby nie było aborcji. Okazuje się, że właśnie w tych krajach, gdzie mamy chociażby Wielką Brytanię. Jest to i to i to. I co, jest jeszcze więcej. Więc, bo jeśli, prawda, rozpocznie się wcześniej życie, to zainteresowanie wzbudzi, to współżycie będzie podejmowane po prostu częściej. A przy antykoncepcyjnym nastawieniu po prostu dzieci nie chcę. Ale głos świeckich w kościele, bo to tak jakbyśmy robili, prawda, sympozja dla świeckich, a tylko duchowni mieli referaty. Bardzo prosimy, bo wiemy, że macie pakiet pewnych myśli, więc może jest okazja się podzielić. Myśli i doświadczeń, prawda? Jeszcze poprowadzić dalej, bo podobny dyskurs i podobne pytania dotyczące antykoncepcji padały 50 lat temu i wcześniej, na chwilę przed opublikowaniem dokumentu Humane Vitae. Dokładnie te same pytania padały i w dokumencie zawarto, co może się wydarzyć, jeżeli ta nauka i te zasady, o których dzisiaj mówimy, nie zostaną przyjęte. No i wystarczone się do dokumentu i sonda wymienione i rozwody, nietrwałość małżeństw i rozwiązłość, której obecnie doświadczamy. I tutaj pojawia się ten wymiar profetyczny tego dokumentu, proroczy tak naprawdę. Także myślę, że po tych 50 latach w różnych obszarach nauki związanych z tematem życia, to jest i medycyna, i nauki społeczne, jest pewien postęp znaczący. Myślę, że warto konfrontować to nauczanie, które jest zawarte w Humane Vitae, z tym odkrywaniem prawdy w różnych dziedzinach nauki. I wtedy to daje odpowiedź, czy rzeczywiście Kościół ma rację, czy stoimy po stronie prawdy, czy też nie. Myślę, że to wydarzenie, które jest planowane w tym roku, zresztą nie jedyne, bo również w Krakowie jesienią będzie podobne wydarzenie. Ono między innymi właśnie ma ten cel, żeby pochylić się jeszcze raz i skonfrontować z tym, co wiemy dzisiaj po 50 latach. Tak jest. I dlatego też zaprosiliśmy i medyków, farmaceutów. Też zatrzymaliśmy się nad zagadnieniem również, prawda? Tam pozytywne kwestie, o których żeśmy wspominali, będą podejmowane. Chcemy pokazać właśnie piękno życia małżeńskiego, ale też chcemy pokazać prawdę też na temat stosowania chociażby tej chemicznej antykoncepcji, prawda? I jakie też są skutki, prawda? I chodzi o konkretne badania, jakie zostały przeprowadzone i wyniki tych badań, żeby zobaczyć, jakie są fakty w tej sprawie, prawda? Jakie są konsekwencje podejmowania takich, a nie innych decyzji, prawda, w życiu. Pani? Myślę, że bardzo, oprócz tych bardzo cennych głosów, bardzo istotne takie spojrzenie jest przeciętnego, prostego człowieka, który ma tą swoją mądrość życiową. Wystarczy dla nas młodych obserwacja po prostu zwykłego życia. I cóż my widzimy? Ja na przykład nie spotkałam małżeństwa, w którym wiem, że antykoncepcja, ona istnieje w tym małżeństwie, żeby między nimi była taka więź, taka głęboka, że jak się na nich patrzy, ach, też bym tak chciała w swoim małżeństwie, żeby tak było. Ten owoc, więc znowu konsekwencje, chociaż powinny dawać jakąś taką wskazówkę dla nas świeckich młodych małżeństw, tych, którzy przygotowują się do małżeństwa, że to, co Kościół przecież ogłosił, to, co od zawsze jest o tej czystości w małżeństwie, no, ma swój sens i cel. I to jest właściwie, można tak powiedzieć, odkryciem Bożego objawienia i też i natury, prawda, człowieka i odkrycia prawdy na ten temat, prawda? Jeśli to człowiek zastosuje, widzi, że są bardzo konkretne tego owoce i efekty. I to należałoby konfrontować, prawda? I widzimy, że ta propozycja, która pojawiła się w Humane Vitae, jest rzeczywiście czymś niezwykle cennym, niezwykle dobrym, wiele wnoszącym dobrego w życie małżonków. Jeszcze myślę, że warto dodać jedną kwestię. Małżonkowie są powołani do świętości. W ogóle i człowiek, prawda, jest powołany jest w drodze do nieba. Małżeństwo jest dla nich takim właśnie konkretnym darem i można powiedzieć, jest duchowością ich. To jest ich duchowość i oni tu na tej drodze mają się rozwijać, prawda, wzrastać, stawać się świętymi. I między innymi właśnie to nie ma innej drogi, jak właśnie odczytanie właściwe
zaproszenie, zresztą to się dzieje, prawda, kiedy wchodzą w sakramentalny związek małżeński, zapraszają przecież Boga do swojego życia. Chrystusa zapraszają, prawda, przywołują Ducha Świętego i chcą razem z Nim budować to wspólne życie, prawda? To właśnie o to chodzi, o tą wiarę, wiarę w codzienności. Jeżeli jest ta wiara w małżeństwie, to ta codzienność powinna być w perspektywie wieczności, a to determinuje znowu decyzje konkretne i właśnie o to tu chodzi. Czyli widzimy, to tutaj też, myślę, tutaj wybrzmiało i możemy to zobaczyć, że to jest kwestia, zobaczcie, postrzegania człowieka i antropologii. Jak widzimy tego człowieka, prawda? Czy widzimy go jako tego, który jest całością, jest duchem ucieleśnionym, ciałem uduchowionym, który został powołany do istnienia przez Boga, ale dalej, nie tylko, że został powołany, ale został z miłości, prawda, powołany do istnienia, na jego obraz, prawda, i podobieństwo, stworzył Bóg mężczyznę i kobietę, dalej, i że mamy do czynienia z elementem stworzenia, prawda, i zbawienia, że Bóg właśnie tak to wszystko zamyślił, żeby człowiek mógł osiągnąć zbawienie i osiągnąć życie wieczne właśnie we wspólnocie z Bogiem, prawda? To jest ta droga, a kwestia życia małżeńskiego, sakrament, to jest bardzo konkretne też narzędzie pomocy w drodze do nieba. Wówczas wiele rzeczy zupełnie inaczej człowiek postrzega. Tutaj troszeczkę mam takie, może z złą drogą idę, to ksiądz mnie profesor poprawi, bo jest profesorem, ale czy jak może powiedzieć, czy nie, jeżeli odrzucimy zasady moralne w dziedzinie przekazywania życia, to wiadomo, to, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, może powodować zezwierzęcenie aktu prokreacji? Może. No właśnie. Może to prowadzić. I takie zwierzątka w tej dziedzinie. Może, tylko widzimy, jak wielu ludzi jest uzależnionych od seksu. Od pornografii. Przecież to można powiedzieć, jest wszechobecnie. Obecnie dostęp do tej rzeczywistości jest w każdej chwili. Czyli jakie tu jest też wielkie sprzeniewierzenie się aktowi Stwórcy, postanowieniu Stwórcy, no bo pragnął ich stworzyć na swój obraz i podobieństwo Boże. Stworzył ich niewiastę i kobietę, niewiastę i mężczyznę. I tutaj człowiek, jakby powiedzieć, odwraca wszystko. Mamy do czynienia z konkretnym zamysłem, prawda, Boga. Mhm. Że ta rzeczywistość została, prawda, stworzona po to, prawda, aby człowiek mógł wyrażać swoją miłość, a jednocześnie mógł przekazać, prawda, życie. I kiedy człowiek zaczyna oddzielać te dwie rzeczywistości, gdy tylko zatrzymuje się na przyjemności, a oddzieli ten element prokreacyjny, żyje w zakłamaniu. Po prostu żyje w zakłamaniu. Oczywiście to będzie przynosiło też i konsekwencje w ich życiu. To jest jasne, że będzie degradowało człowieka. I widzimy, że tak rzeczywiście jest. W praktyce przecież wielu ludzi, wchodząc na tę drogę, doświadcza tego w swoim życiu. Jak wiele małżeństw po prostu cierpi z tego powodu. Jak wiele małżeństw również ulega degradacji. Jak wiele małżeństw przeżywa kryzysy i nie wychodzi wcale ręką obronną z tychże kryzysów. Rozchodzą się, bo zacząłem się nudzić, prawda? No bo jeśli się tylko na tej rzeczywistości zatrzymają, to jest oczywiste, że można się nudzić. I pokus jest bardzo wiele, prawda? Innych. Bez wątpienia, bo zupełnie coś innego jest wartością, prawda? I to jest właśnie ta przyjemność i poszukiwanie tej ciągłej przyjemności i zaspokojenia tejże przyjemności, prawda? Małżeństwo samo w sobie jest ogromną wartością i relacja między małżonkami i ten dar płodności. Jest to ogromny zasób, ogromny potencjał, ogromna wartość i też doświadczamy obecnie bitwy w tym obszarze dokładnie. Siostra Łucja, wizjonerka z Fatimy, w jednym z listów napisała bardzo jasno do kardynała Kafary właśnie, że ostateczna bitwa między Bogiem a szatanem właśnie będzie o małżeństwo i rodzinę. I myślę, że właśnie w tym czasie żyjemy, tego doświadczamy i to jest taka szczególna bitwa, bo to nie jest armia, tylko ta bitwa się dokonuje w umysłach i sercach nas wszystkich tak naprawdę. Milionów. Dokładnie. A tu już mówiliśmy nawet przed tym, że tak powiem, w przygotowaniu do programu, że rzeczywiście szatan nienawidzi też u Pana Boga tego, że stworzył człowieka, bo sam chciał stwarzać. Szatan nie może rodzić i to jest jego... Bóg daje życie, on nie może dawać. I tutaj przeżywa, no nie chcę powiedzieć, używać ludzkich tych czasowników, ale to nienawiść przelewa na człowieka, bo on jest martwy, nie, on nie rodzi nowych, prawda? I ta kwestia, że człowiek jest powołany do wielkości. Do wielkości, że takie to nic zostało podniesione do potęgi. Tak jest.
dzięki Jezusowi Chrystusowi. Tak, tak jest. No i nadzieja, powiedzmy to, jutro jest Niedziela Miłosierdzia, Niedziela Biała. Drodzy, wielu z was może powiedzieć stop, może powiedzieć, chcę zmienić swoje życie, chcę zmienić swoje małżeństwo. To może na koniec o tym powiemy, ale niejako chcę tak wprowadzić. Jest to możliwe, prawda? Po prostu... To jest ogromny optymizm, naszej wiary, bo to z jednej strony jest wysiłek człowieka, ale z drugiej strony zawsze jest spotkanie łaski. Także nikt nie powiedział, że życie małżeńskie i powołanie do rodzicielstwa jest proste. I sam dokument również, Humanae Vitae, wskazuje na konieczność właśnie przylgnięcia do sakramentów. I myślę, że tu jest ta droga, którą można rzeczywiście kroczyć. A wy możecie dać świadectwo, Państwo świeccy, że zasmakować tego jest bardzo piękne, nie? I to jest... No widzimy, że ta droga, chociaż nie zawsze jest prosta, ale ona jest szczęściodajna. I to potwierdzamy, dlatego wszystko do zrobienia. I my jeszcze jedno zdanie zapraszamy. Drodzy Państwo, już telefony widzicie na ekranach i za chwileczkę już zapraszamy do rozmów. To ma sens wtedy. Zobaczymy, jakie widzenie jest naszych telewizorów i słuchaczy. Czy jakie, domyślamy się, ale będą też pewnie ciekawe jakieś może i przykłady, czy też jakieś też do powiedzenia, prawda? Tak, tak jest. Myślę sobie też tak w tym przededniu Niedzieli Bożego Miłosierdzia, prawda? Do białej, drugiej niedzieli wielkanocnej. Bóg w swoim miłosierdziu pochyla się nad człowiekiem. I pragnie szczęścia człowieka, ale to można powiedzieć tak, żeby człowiek mógł w pełni doświadczyć tego Bożego Miłosierdzia, to wielką ufnością powinien się do tego Miłosierdzia Bożego zbliżyć. Stanąć też w prawdzie, bo jeśli nie stanie w prawdzie, nie zobaczy tego, co jest jego słabością i grzechem, to trudno też, jeśli nie będzie chciał odwrócić się też od tego, co jest złe, no to trudno mówić, że w pełni będzie chciał przylgnąć do tego Bożego Miłosierdzia. Bóg każdemu przebacza największe grzechy, jakie mógłby popełnić, jeśli tylko właśnie stanie przed Panem, uzna, że tak rzeczywiście było, to są fakty. I że tak rzeczywiście się stało. Ale ja przychodzę, Panie, do Twojego Miłosierdzia, ja żałuję za mój grzech, Panie, podnieś mnie, Panie, przebacz mi. I tu, w tych kwestiach życia każdego człowieka, ale też życia ludzi, którzy żyją w małżeństwie, prawda? Którzy też są odpowiedzialni za siebie na tej drodze do zbawienia, prawda? Mogą postępować na tej drodze zbawienia, kiedy właśnie i świętości, kiedy stają w prawdzie, kiedy zobaczą, nie? Jaka jest prawda na ich temat. I dopóki też nie uzna człowiek, że coś jest błędem, jeśli mówi, że to jest wszystko w porządku, że to jest wszystko dobre, to trudno właśnie postąpić na tej drodze świętości. Rozmawiamy, drodzy Państwo, zapraszamy Was już do telefonów za sekundę, za kilka chwil. Zasady moralne w dziedzinie przekazywania ludzkiego życia. Nasi goście, ksiądz profesor Andrzej Pryba, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny, pani Anna Blumczyńska, członek Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Poznańskiej, dr Wojciech Góra, członek Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Poznańskiej. Zapraszamy do naszych rozmów już za moment. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć. Zostać by się
Pan syna krwią zmazał wszelki dług. Syn z grobu żywy wstał. Panem jest Jezus, mówi w nas duch. Niech to widzi świat. Błogosławieni, miłosierni, albowiem On miłosierdzia dostąpił. Więc odrzuć lęk i wiernym bądź, swe troski Panu złóż i ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż żyje Pan Twój Bóg. I mamy telefony do naszego programu. Bardzo prosimy, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Słuchamy, kto jest z nami. Chrystus Pan zmartwychwstał, jest oktawa. Prawdziwy zmartwychwstał. Witamy serdecznie. Mieczysław, Warszawa. Ojcze Januszu, kochany. Wczoraj słuchałem też programu nocnego. Zastępcy ojciec był, ale temat był też piękny. Ale dzisiejszy temat jest równie piękne, zresztą jak wszystkie tematy telewizji Trwam i Radio Maryja. Naprawdę, jestem 64-letnim ojcem trzech córek. I nie powiem, że w życiu mi było łatwo, bo było różnie. Ale powiem szczerze, że tak jak zawsze uważam, że tak jak nigdy też unikam tego określenia ciąża, tego stanu błogosławionego, te trymestry, jak życie, czyli to tymczasowe zameldowanie na ziemi, dzieli się na trzy części. Czyli najpierw dorastanie, później życie, a później, no, nie powiem, że korzystanie, ale powiedzmy, no, w jakimś sensie cieszenie się z tego, co się w życiu zdziałało. I jestem na tym etapie. I powiem uczciwie wszystkim, którzy są młodymi ludźmi. Kochani, nigdy w życiu nie kierujcie się instynktami. Instynkt mają zwierzęta. Ludzie mają rozum i ludzie mają przede wszystkim dar miłości. I naprawdę nawet jak księża rozgrzeszają tych młodych, którzy mówią, że tam robią różne rzeczy, to daje ksiądz przy rozgrzeszeniu szansę, żeby w życiu naprawdę związać się z kimś, chociażby takim, jak widzę tą panią teraz na ekranie, która kocha swojego męża, która urodziła dzieci mu, bo między dwojgiem ludzi musi być ten trzask, musi być ten błysk. To musi być na całe życie. Ojcze Januszu. Tak jest. Nawet powiem szczerze, że no w jakiś sposób nakłaniajcie ludzi, żeby zachowywali tą wstrzemięźliwość, bo Pan Bóg daje ludziom ten dar nawet tej możliwości zbliżenia się do siebie.
Ja nie wierzę w to, że no to mały procent jest taki chyba, który może sobie w jakiś sposób uznać, że jest jakieś niedopasowanie. Nie ma takiego pojęcia. Dopasowanie intelektualne, przytulenie, pokochanie i przede wszystkim wydanie potomstwa. Bo czas mija, a później to, co my zostawiamy, to zostawiamy kolejnym pokoleniom, a my będziemy wspominani przez tych, których żeśmy wydali na świat. A naprawdę młodzi ludzie, kochajcie Pana Boga, no i Pan Bóg pokieruje waszym losem. I nawet jak teraz, ja chciałbym też zaapelować do tych rodziców, do tych dziadków, którzy nieraz dzwonią i też się skarżą, oj, bo moja wnuczka to, oj, bo mój tam syn to. Tak, ale potępiajcie to, bo wnuczka, jak będzie widziała, że nie robi właściwie, to może przemyśli i będzie właśnie żyła po Bożemu. Nie ma już w tej chwili, medycyna idzie tak, że nie ma pojęć, że tam do 30 roku życia trzeba urodzić. Nie ma. Trzeba urodzić dziecko komuś. No, ale to Panie Mieczysławie, wchodzimy Panie Mieczysławie już tak, w takie szczegóły osobiste, konkretne. Dziękuję Panu bardzo za te główne wskazówki i za też życzliwość względem tutaj radia i telewizji. Właśnie, co powiemy, tutaj wymieniona, zauważona jest Pani Joanna, że szczęśliwa, że mama i tak dalej. Panu bardzo chcę podziękować za te przemiłe doświadczenia, czy podzielenie się swoim świadectwem życia. Ja chciałam zwrócić na jedną rzecz bardzo istotną, którą Pan poruszył. My jeszcze nie zdążyliśmy o tym powiedzieć. To postawa dorosłych względem dzieci. Jak jednak bardzo ważne formowanie naszego sumienia, naszej wiary, naszej wiedzy. I faktycznie, jeżeli dziecko zbacza z drogi, to bardzo ważne jest, żeby powiedzieć, jak jest. Z miłością i serdecznością. I ta postawa jasnej sytuacji, że dziecko żyjesz w grzechu, może naprawdę bardzo pomóc tym dzieciom. Przygłaskanie problemu nie jest na pewno pomocne w powrocie do Pana Boga. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, ten uwaga Pana. Żeby jednak tak móc powiedzieć, prawda, to człowiek musi mieć prawe sumienie. To kształtowanie bardzo ważne jest, sumień do dzisiaj. Sumień, tak jest. I jeśli człowiek dojrzewa, prawda, i staje się no, coraz bardziej odpowiedzialnym, dojrzałym człowiekiem, to jest jasne i widzi też i perspektywę, horyzont nieba i wieczności, to jest jasne, że chce jak najlepiej przecież na tych swoich najbliższych, chcą oni jako rodzice na pewno najlepiej na swoich dzieci. Wówczas te wartości, którymi się kierują, one są właśnie istotne. Jeśli ten wymiar duchowy jest dla nich istotny, jeśli właśnie wzrastają całościowo, integralnie, prawda? Widzą, no tak bardzo im zależy na tym, żeby dzieci doszły do zbawienia. I to jest jasne, że boli serce każdego rodzica, kiedy widzi, że on schodzi z tej drogi, która wiedzie do zbawienia. To jest oczywiste, prawda? I na pewno ci, którzy prowadzą głębokie życie duchowe, wiedzą o tym doskonale. Też myślę, że to w tym kierunku powinno też i zmierzać, że kwestia świadectwa jest tu niezwykle ważna, ale też myślę, że też i na pewno naszego przepowiadania, tego przepowiadania kerygmatu ewangelicznego, tej konkretnej też pracy duszpasterskiej, ona jest tutaj absolutnie nie do przecenienia i formowania, prawda, sumień. Ale dodajmy, Humanevite też tam właśnie możemy o tym przeczytać, prawych sumień, prawda? Bo to sumienie może być różnie uformowane. Jeśli ktoś będzie miał błędnie uformowane sumienie, wiele rzeczy po prostu nawet nie dostrzeże, nie będzie miał problemów tam, gdzie rzeczywiście one są, pan prawda? Pan, że animalizacja nieraz człowieka, prawda, następuje gdzieś. Taka degradacja, to co boskie w nim, to co ludzkie, w sensie na obraz i podobieństwo Boże, a mówimy, że, prawda, że kot odszedł, prawda? Nie ma tam, że zdechnę, bo to nie pasuje, czy tam. No, tylko, że kot odchodzi, człowiek odchodzi, babcia odchodzi, prawda? I jest to gdzieś ta granica, co dawniej było bardzo wyraźnie. To jest świat zwierząt, to jest świat człowieka i wszystko jasne. Teraz ktoś to nam dziwnie tak, bo oczywiście się głosy, ja nie jestem przeciwko, bardzo lubię psy, jeszcze bardziej koty, nie odwrotnie, ale to chodzi, żeby też akcentować, prawda, pewne rzeczy mocno. Tak jest. To, myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne i no,
odkrywanie prawdy na dany temat. I jeśli człowiek pewne rzeczy widzi, postrzega i potrafi właściwie ocenić, no to i wtedy ma też i właściwie ofiarę. A jest telefon, to może weźmy telefon. To może damy szansę słuchaczowi. W kolejności pan doktor będzie odpowiadał. Dziękuję. Dobrze, bo ktoś czeka. Bardzo prosimy, słuchamy. Halo? Proszę bardzo, jest pan na antenie. Szczęść Boże, Andrzej z południa Polski. Witamy, szczęść Boże. Jeśli chodzi o tą aborcję, to obawiam się, że skutek może być odwrotny od oczekiwanego. Jeśli ojciec pozwoli, to powiem o co chodzi. Chyba każda osoba miała taką sytuację, że chciała coś ważnego pilnie załatwić, ale z jakichś przyczyn, analizując później te swoje zdarzenia, nie doszło do tego. No i dochodzi do wniosku, że dobrze się tak stało. Otóż bywa tak, że politycy nie tylko przewidują różne tam zdarzenia, przewidują różne warianty. Więc o to chodzi, że na przykład może być taka sytuacja, że PiS wprowadzi teraz zakaz tej aborcji. No i będzie tak, że... Tak, panie Andrzeju, tak, ale przepraszam, trudno nam jest teraz przewidywać, co będzie, jak będzie, co będzie, jak wprowadzi, co będzie, jak nie wprowadzi. W każdym razie jest to sprawa naprawdę ważna, że w państwie, gdzie są większość ludzi jest wierzących, katolickich, powinna być ochrona życia bardzo mocno postawiona, tylko powiem tak. Natomiast nie zajmowanie się może... Teraz, no bo tak się to dziwnie się trochę zaśmieją, że zastanawiamy się, czy norka cierpi, nie cierpi, jak umiera i tak dalej, jak zdycha, przepraszam, jak jest zabijana, o, już też mi się miesza. Natomiast tych podstawowych spraw nie mamy rozwiązanych, musimy mieć rozwiązane. Myślę, że tak będzie niedługo już uczynione i tyle, prawda? Tak jest. Człowiek, no cóż mówić. Dobrze, ja też proszę bardzo. Dziękuję. Też dziękuję bardzo za ten głos, bo jest faktem, że temat aborcji i zabijania dzieci jest bardzo blisko tych spraw, o których dzisiaj mówimy. Jest też bezpośrednio z tym związany. To jest znowu kwestia wartości, czym jest życie ludzkie. A jeszcze chciałbym wrócić na moment do tych sytuacji, powiedzmy, trudnych i w życiu małżeńskim, i w rodzicielskim, czasem pewnych zagubień. To jest ogromny optymizm naszej wiary. I nie ma takiej sytuacji, tego też doświadczamy w pracy duszpasterskiej i to bardzo realnie, namacalnie. Nie ma takiej sytuacji, nie ma takiego stanu, kiedy Pan Bóg nie mógłby stworzyć tej przestrzeni na nowo w człowieku i w małżeństwie. I tym bardziej, że jutro mamy święto właśnie miłosierdzia, to jest to, co też psalmista woła: stwórz, o Boże, we mnie serce czyste, odnów we mnie moc ducha. I to się po prostu dzieje. Także tu też chciałem zwrócić uwagę na ten optymizm naszej wiary i na to, że niezależnie w jakim stanie jesteśmy, w którym momencie drogi, to największym pragnieniem, tak można powiedzieć obrazowo, Pana Boga jest to, żeby zaprosić i włączyć człowieka, małżonków właśnie w tę przestrzeń pełnego szczęścia. I temat rzeka, sakrament przebaczenia, prawda, w życiu małżeńskim, to niesamowita sprawa, szczególnie w tym początkach, kiedy się mówimy, że się dopasowujemy albo docieramy. To są różne słowa. Tak. Tak jest, ale również i przebaczenia na dalszym etapie życia, bo różne rzeczy mogą się podziać, prawda? I zwłaszcza jak się bardzo trudne rzeczy podzieją, wtedy przebaczyć nie jest tak prosto. Niektórzy mówią, nie, to jak można przebaczyć? Natomiast jak tym, można, tym, co pan... a okazuje się, że można. Tym, co mówił pan Andrzej chyba ze Śląska teraz, to też jeszcze mi się przypomina, że to też jest takie trochę mówienie, a co będzie, bo jak się wprowadzi za ostro, to będzie podziemie. To też takie były mówione, prawda? Że będą kobiety polskie do Czech jeździć, na Słowację. Kto będzie chciał, no to pojedzie. To jest taka rzecz, ale chodzi o pewną, prawda, tutaj mówimy kulturę ochrony, obrony życia. Po prostu człowiek ma prawo żyć i to jest, tak jeszcze myślę, że... I to myślę, że nie należałoby też tego łączyć tak w ogóle z kwestią religii, prawda? Bo mamy tu do czynienia z prawem naturalnym, z prawem naturalnym. Człowiek ma prawo do życia, jak ojciec powiedział, to jest to prawo. Próbuje się powiedzieć, że to jeszcze nie jest człowiek. No ale no to wobec czego, kto to jest? To rozpoczyna się jego życie. Przecież jeśli używamy... No to umówmy się, że oddawamy dowodu osobistego i teraz będziemy... To jest kwestia, jeśli używamy rozumu, to przecież i nauka to potwierdza to, że to jest ten moment, kiedy następuje połączenie tych dwóch komórek, prawda? Następuje podział. Rozpoczęło się życie człowieka. Wszystkie informacje, które miały być przekazane, one tam już są i człowiek zaczyna się rozwijać, można powiedzieć, zaczyna się starzeć. To jest początek jego i następują kolejne etapy. Pamiętam, jego życia. Jakie ideologie mówiły, kiedy jest człowiek, kto to jest człowiek, prawda?
jaka nacja nie jest człowiekiem, albo jest pod człowiekiem i tak dalej. No to jeszcze właśnie kwestia decydowania o tym, prawda, no to mamy do czynienia z eugeniką. Czy chory, jeśli jest chory, jeśli prawda, z pewnym defektem, to takiego kogoś nie chcemy? Telefony oczekujemy, tak? Jeżeli będą, bardzo prosimy. Są telefony cały czas, ktoś czeka. Bardzo prosimy, słuchamy Telewizja Trwam, Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Kto jest z nami? Mówi Dorota ze Szczecina. Witamy. Witam ojca prowadzącego i gości w studio. Chciałam się podzielić właściwie trochę takim świadectwem naszego życia w dwóch sprawach i zwrócić uwagę też jeszcze na pewną rzecz, o której powiem za chwilę. Pierwsze to to, że jak poznaliśmy się z mężem, a poznaliśmy się w kościele, na spotkaniu odmowy w Duchu Świętym, i postanowiliśmy się pobrać, to postanowiliśmy też zapytać Pana Boga, czy, bo byliśmy zakochani w sobie, chcieliśmy się pobrać, ale czy jesteśmy dla siebie. I poprzez modlitwę i otwarcie Pisma Świętego zapytaliśmy właśnie Pana Boga i dostaliśmy fragment z Księgi Mądrości, który świadczył właśnie o tym, że jesteśmy sobie przeznaczeni. Także mimo, że małżeństwo, które mnie odradzano i które po ludzku właściwie, no może nawet nie powinno istnieć, trwa i jest piękne. Jestem bardzo szczęśliwa. Mąż też, właśnie obchodziliśmy w tym roku 25. rocznicę ślubu. I mamy jedną córkę, Olgę, która studiuje za granicą. Właściwie to od razu powiem, że studiuje w Stanach Zjednoczonych i też ciekawa rzecz, bo właśnie druga rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest to, że wszystko, co robimy, ma wpływ na osoby, które wokół nas żyją. Czyli nasza postawa, nasze czyny i wszystko, co my robimy, jakie decyzje podejmujemy, będzie miało kiedyś wpływ na osoby, które żyją blisko nas. I właśnie, króciutko jeszcze powiem, bo nie chcę też przedłużać. Nasza córka studiuje filozofię. Kiedy tam w jakiejś grupie rozgrzała dyskusja na temat ślubu, ktoś zwrócił uwagę na to, że cywilny, że w dniu takim, kiedy się bierze do ślub kościelny, trzeba podpisywać papiery, te cywilne, to powinno być rozdzielone. Wtedy ta nasza córka zabrała głos i powiedziała, że u nas w Polsce kiedyś tak było, że osobno brało się ślub cywilny i kościelny. I moi rodzice wzięli ten ślub cywilny najpierw, a po miesiącu kościelny. I od razu dodała, że zamieszkali razem dopiero po kościelnym ślubie. I też ciekawe, że mała chłopca Amerykanina, który właśnie po tej dyskusji, po tej rozmowie wziął ją na bok i powiedział: słuchaj, Olga, ja nie zaproponuję tobie wspólnego mieszkania przed ślubem. Myślę, że było to, że wynikało to z jego też wychowania, z jego postawy, ale też duży wpływ, myślę, miało na to, ta decyzja, którą my kiedyś podjęliśmy. Więc zwracam uwagę też na to, że wszystko to, co robimy, jakim przykładem jesteśmy dla innych, będzie miało wpływ na ich życie, na życie naszych dzieci, bliskich, nawet czy sąsiadów, czy ludzi, których znamy. I myślę, że kiedyś też będziemy odpowiedzialni za ewentualnie ich grzech albo uczestniczyć w ich zwycięstwie. Oczywiście, pani Doroto. Pięknie dziękujemy, gratulujemy córki, czy państwu gratulujemy takiej córki. Szkoda, że tylko jedna, ale pewnie taka była wola Boża, bo takich córek powinno być 7, prawda? To byłaby dopiero wartość dla społeczeństwa. Dziękujemy bardzo. Zobacz, pani Doroto się rozłączyła. No właśnie. Gratulujemy też tych srebrnych godów, tak jest. Myślę, że bardzo ważną rzecz tutaj pani podjęła, jeżeli chodzi właśnie o wpływ na inne osoby, bo tu jest i wymiar społeczny grzechu, ale tego dobra, które też jest w małżonkach, jest w rodzinie. I chciałem to jeszcze też rozszerzyć, bo to jest też wymiar międzypokoleniowy, prawda? Mówimy o pewnych wartościach, o pewnych zasadach, o ich przenoszeniu niejako w przyszłe pokolenia. Jeżeli pozwolimy na pewną utratę jakiejś części tych wartości, tego piękna i godności, to pytanie, co będzie w przyszłości, patrząc w przyszłość. Na szczęście jest i łaska, i opatrzność Boża i wiemy, że to jest bitwa wygrana. Natomiast ten wpływ rzeczywiście na osoby, wśród których żyjemy, nie tylko ja, ty czy my, małżonkowie, nie tylko nasze dzieci, ale to są też osoby właśnie w pracy, nawet na ulicy i wszędzie, gdzie właściwie jesteśmy, to ten wpływ jest zauważalny. Także naszą pewną też odpowiedzialnością jest to, aby dzielić się tym, co jest dobre i też możemy tego oczekiwać od innych, skoro tak jest, że to wpływa również na nas.
No właśnie, to co pani tutaj zauważyła, pani Anna, wiara pani Doroty. Nawet jej głos taki bardzo spokojny i to zdanie zapisałem. Zapytaliśmy pana Boga. Jakie to jest piękne, prawda? Młodzi ludzie zapytaliśmy, rozmawiali, nie tylko, że pomodliliśmy się albo coś tam, daliśmy nam mszę, ale zapytaliśmy pana Boga. Potraktowali po prostu Boga jako osobę, prawda? I no to jest właśnie, to jest możemy mówić o wierze takiej autentycznej, gdy ktoś, i to rzeczywiście dopiero wówczas to się zaczyna dziać wiele wspaniałych rzeczy w życiu człowieka, kiedy spotyka Boga osobowego, kiedy go bardzo realnie go doświadcza, kiedy liczy się właśnie z Bogiem, kiedy właśnie z Nim dialoguje, prawda? I rozeznaje, pytając Boga o Jego zdanie, jego opinię w tej sprawie, chce rozeznać, bo chce pełnić Jego wolę, prawda? Bo wie, że Bóg pragnie tego, co najlepsze dla człowieka. Człowiek nie zawsze pewne rzeczy widzi w swoim życiu, prawda? Czas ma do tego, że upływa z jego jedna z jego takich brzydkich cech, a może i normalnych. Więc takie podsumowanie, taki jeszcze przekaz powoli na koniec. Jakie się rodzi w Państwa teraz myślach? Prosimy bardzo Pani Anna Brumczyńska. Najbardziej mi się rodzi to, no przy końcu właśnie wybrzmiała to bardzo, świadectwo. Jak bardzo jest potrzebne świadectwo nas, małżonków, naszych rodzin, świętych kapłanów, bo żeby dojść do zbawienia, no potrzebujemy tej drogi. To właśnie, to jest pierwsza taka myśl, a druga to taka związana z konferencją. Bardzo serdecznie na nią zapraszamy, bo wierzymy ogromnie, że to będzie taki właśnie archipelag, o którym też przecież na falach Radia Maryja redaktor Grzegorz Górnych mówił, tak? Że to jest to miejsce, w którym będzie formowane sumienia. Chcemy wszystko zebrać, nazwijmy, wokół tematu właśnie małżeństwa i aktu małżeńskiego i żeby pomóc nam wszystkim tak naprawdę iść do przodu. Czyli to już 5 maja zapisy, można się zapisać. Tak jest, można się zapisać. Zapraszamy na stronę poznanhumanevite.pl. Pisane przez Razem i przez Polską Literę. Tak. Poznane Humane Vitae. Tak jak tytuł encykliki, czyli Humana Vitae dokładnie. Tak, kropka Evenea. Przez v.pl. .pl. I na tej stronie można się zapisać. 5 dzień maja, czy możemy powiedzieć praktycznie za miesiąc, odbędzie się to. Wielu znakomitych gości, żeśmy zaprosili. Będzie ten weekend majowy. Będzie ten weekend majowy, tak, jest końcówka tego weekendu. Ksiądz profesor Livio Melina, Augusto Sarmiento z Hiszpanii, pierwszy z Rzymu, wielu specjalistów również właśnie z naszej ojczyzny, którzy zajmują się tą problematyką. Tak więc serdecznie zapraszamy na to spotkanie. 20 prelegentów przewidzianych jest, panele w kilku grupach, świadectwa. Myślimy, że to będzie takie wielkie też i świętowanie właśnie i piękne doświadczenie. Dla rodzin, nie tylko. Tak jest. Panie doktorze, jakieś myśli jeszcze na koniec, zdanie? Ja myślę, że życzę też i sobie, i wszystkim poszukiwania prawdy przez to duże P. I wtedy można zweryfikować, gdzie jestem tak naprawdę wobec tej prawdy, no i zaufania. Jutro jest Święto Miłosierdzia, może to tak będzie spięcie pewne klamrą i ten podpis Jezu, ufam Tobie, żeby to zaufanie do Boga osoby budować. I myślę, że wtedy w tym można odkryć tę pełnię szczęścia i że one o to. A ja może jeszcze odczytam jako sekretarz tutaj naszej audycji te zasady moralne, które Państwu tutaj wypracowaliśmy, czy przypomnieliśmy, bo to nie jest jakaś nowość, ale zebrane. A więc miłość wzajemna, czy wzajemna miłość, w tym praca nad sobą, otwartość na życie i tam jest wszystko, tam decyzja i tak dalej, plan. Potem także odpowiedzialność. Nierozerwalność jedności i rodzicielstwa. Dokładnie. Tak? Jedność i rodzicielstwo jako właśnie ten podwójny wymiar znaku współżycia aktu małżeńskiego. Razem tak myślę. Ten. Potem czystość małżeńska, pięknie podsumowana i miłość pełna przez duże M, prawda? Pełna, wypełniająca. Tak jest. Wszystkie miłość daru, daru. Tak jest. Przyjaźni. Bycia dla drugiego we wszystkim. Pora kończyć temat dzisiejszy, drodzy Państwo, zasady moralne w dziedzinie przekazywania ludzkiego życia. Ksiądz profesor był naszym gościem, ksiądz profesor Andrzej Pryba, prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękujemy, Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Joanna Blumczyńska, członek Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Poznańskiej na co dzień, farmaceuta, żona, lekarza i mama czworga dzieci. Dziękuję. Czwórki dzieci, czwóreczki dzieci. Pan dr Wojciech Góra, członek Duszpasterstwa Rodziny Archidiecezji Poznańskiej,
na co dzień też ojciec dwojga dzieci, a żona jest? Żona jest po architekturze wnętrz, także też się tym zajmuje, ale czyli spełnia się też jako majątek. Umysłem i rękami. Tak, tak jest. I my dziękujemy za wszystkie telefony, księże profesorze, no i udanego sympozjum, tak? Tak jest. Czy zjazd, jak to nazwać? Sympozjum. Miłość, małżeństwo, rodzicielstwo, humane vitae, zniosła teoria, czy realna pomoc. Piąty dzień. Nie tylko dla teologów, nie tylko dla... Nie. Po prostu dla... Serdecznie zapraszamy. ...chcących pogłębić swoje wiadomości, tak swoje relacje też małżeńskie. Też można będzie zaglądać też na... takich liderów, grup też, kościoła domowego, prawda, duszpasterstwa rodzin i tak dalej, różne rzeczy. Tak jest. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy. I dziękujemy Państwu za telefony. A przypomnę, w drugiej części już nie mamy tego tematu, bo dzisiaj pierwsza sobota miesiąca, a więc nasza modlitwa wieczorna, nasze czuwanie pierwszosobotnie, Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia, niedzieli, pierwszej niedzieli po zmartwychwstaniu Pańskim. Dziękujemy za telefony. Szczęść Boże.